Słuchaj maszynie. Okej, okay, to lecimy od lewej. Propeller RPM na maksa. No. Do przodu. No. Mam. Mam. Primer z tyłu na on, obydwa. Potwierdź, że masz. Czekaj, kurwa, jaki primer? Przed przepustnicą masz dwa białe takie przyciski primer na przedniej konsoli. Po lewej za radiem z tyłu takie schowane z boku. Magneto. Tak, no sorry, To magneto. magneto, tak, to mam, no. Okej, okay, to teraz ja robię tak, otwieram klapki, nie, otwieram paliwo na on. No. Otwieram klapki z boostera i ze startera. No. Przekręcam primer kółkiem w lewo. Ta. Pompuję 5, czekaj, nie. Jeszcze trotla trzeba Przejdź przeładować, nie? do Torque Control No. i przesuń tak, żeby Zapaliło ten się. przycisk. Powinna ci się zaświecić lampka po prawej stronie. No, zaświeciły się. Okej. Okay. Pompujesz teraz tym primerem 5 razy. Czek. I Wattable Tape Fuel pompujesz, aż zgaśnie ta żółta lampka. Że jeszcze raz, czy pompuję tym primerem cały czas, aż zgaśnie żółta? Nie, nie, nie. Primerem 5 razy. No. A później tu A, przy Wobble Type nawie. Fuel, dobra, Tak, no. dokładnie. No, zgasło, dobra. Okej, okay. To teraz tak, teraz musisz sam to już zrobić. Booster, starter i Booster, ten mixture. starter, jak zaczyna kręcić, słyszysz, że zaczyna łapać, to przerzucasz mu mixture control. Dobra, jest. Jak tam? Odpalił. Okej. Dzięki. To teraz radio musisz na A wrzucić, to będziesz słyszał, jak oni się tam wydzierają. No, mam na A. No i dobra, to radio check i jedziesz. Dobra, jeszcze ten, kurwa, ten co muszę włączyć, nie? Gunsight. O, jest. Dobry, lewo. Easy passes w lewo. Jeszcze ten carburetor air control powinienem też otworzyć, nie? Z tego co pamiętam. Niekoniecznie. Co pod tym kółkiem od trimera jest fuel pump. To jest dobrze zrobić sobie to na on, bo wtedy nie masz, wiesz, że do góry nogami leci czy coś, że ci zgaśnie, nie? No. Dobra, widzę cię, to dawaj w prawo, jedziemy za tobą. Sorki, zblokowany hamulec. Czemu za mną jedziecie? Ja nie jestem pierwszy. No nie udało się. Kurwa, się wniosłem, dobra. Hamuj. Tak, kurwa, potrafię. No tak to jest, jak się patrzy na celownik zamiast przed siebie. Dobra, to ja jadę za tobą. Ja nie wiem, czy to bezpieczne jest. Lepiej za tobą niż przed tobą. Ja za wami. Zwolnię, bo już się boję tej prędkości. Następny.
Ja to wystawiam głowę za kabinę, to coś widzę przynajmniej. No też wystawiam, ale chyba tam powinienem skręcić już? Nie, jeszcze mam jedną drogę, dobra. Nie, do końca, do końca. Teraz pytanie za 100 punktów. Tu nie ma Master Arma, nie? Tu jest na zasadzie przycisnę i będę strzelał. Nie, musisz odblokować. Jest. To ja, jak staniemy, to ci powiem, jaki przycisk na to odpowiada. Przechodzi na gol, no powodzenia. Kurwa, markery są. Do startu wiecie, jak wytrymować, nie? Nie. No już down chyba, tak? No i na prawe skrzydło musicie go położyć. Ta, no to na prawe skrzydło to jeszcze pamiętam z tego, z szturmowika. A no down jak bardzo? Ja zależy jak chcesz, ja ustawiam na zero. To on wtedy tak, wiesz, wyprostuje się i rozkłada się jeszcze. W pionie, tylko musisz go kontrolować, nie? A czy w pionie, w poziomie, pierdolę, też głupoty. To jest jakiś wskaźnik tego trimera? Nose up, down, masz. A jest, dobra, widzę, no. Trzy na końcu, słyszycie? I wiecie, żeby ten... Na pozycję. No. Po wystartowaniu zdjąć RPM, nie? No, no, propeller. Okej, okay. No to jak będziemy pilnować, żeby bossa nie przekroczyć 8000, to będziemy lecieć, nie? Okay. Fire na końcu, słyszycie na pasie. Słyszycie, fire. Słyszymy, już startujemy. Panowie, startujmy. Okej, okay, dobra, no to pomyślałem ten, to by się nas puścili. Dobra, startujcie, miał mi jeszcze coś powiedzieć, ten. Coś jeszcze, to, aha, te karabiny jak odblokować. Aha, okej, okay, już sprawdzam, sorry. Dobra, wchodzimy. Sekundę. Konfigurujemy. Dobra, wchodzi. Gold safety layer i to jest lewy shift space. Aha. Jak wcisnąłem, to już są blokowane. Okej. Okay. Na drążku masz, wyskakuje ci taki cycek mały. Tak, jest. No. 47 tam przed nami wystartują, wiem, prosiły. Na lotniskowej są. Okej. Dobra, temperatura 60. To my też w prawie gotowi, nie? Rozgrzani. Kurwa, komuś tam chyba nie wyszło, bo się zakręcił jak gówno w przelewie. Boże, sorry, ale mnie cały czas hamulec jeden trzyma. Jadę z pasa. Dobra, chyba możemy iść, tak? Czekaj, bo jeden zjeżdża. Czyli ten trym sobie robisz na środek, tak? Żeby był płasko. No
trzecia raz musisz. Znaczy nose up down mówisz, tak? Tak. Ja sobie robię na środek, no. Nie, no nie mam zblokowany jeden hamulec, coś mam źle skonfigurowany. Dobra, ruszam jakby co? Czyli staram okay. się. No jak masz pedały, że ten równo ma? Dwa rowing. Jeden w powietrzu. Bo teraz kurwa, nie wiem czy podwozie zwinąłem do góry. Chyba ta. Dwa w powietrzu. I Dante w powietrzu. Powiedz mi, jedynka w podwozie zwinęła? Nie widzę. W podwozie masz to, ta wielka wajcha po prawej stronie. Na dole, taka jebucka. Ale jaja będą, zgubiłem cię, nie mam wizuala. Ja lecę cały czas tak jakby prawie tym, względem pasa, nie? Okej, śledzę, a wizual? A jest, w podwozie up, dobra. Idle powinno świecić. No, no, na up, tak. A w tym okienku idle. Tak, tam jest idle, no. No to RPM na 2500 i boss tak gdzieś około 8, nie? Trzymamy. Tak będzie najbezpieczniej. A czym wyregulować boost w tym momencie? Przepustnicą. Ściągasz przepustnicę. Czy boost przepustnicą, no. Okej. A powiedzcie mi, gdzie my mamy lecieć? Ale gdyby ktoś nie miał włączonych labelsów, to lewy shift i F2. Mamy się spotkać z naszymi, tak? Bo widzę ich nad lotniskiem cały czas. Tak, bo oni czekają na te bombowce, nie? No, bo one dolecą do nas, dobra, rozumiem. Jak on mówił, lewy shift i co? F2. F2, no. A, jest jeszcze jeden problem. Kabinę bym sobie zamknął, będzie łatwiej. Kurwa, ja znowu cię zgubiłem. Nakręcę w prawo teraz w stronę lotniska z powrotem. W prawo, okej. W prawo? Tak, teraz prawo, kręcę w prawo. Ale rozchodzicie mi się w tej chwili. Kto prowadzi? Dante, lecisz za mną w prawo. Springman. Dobra, Spring, za tobą. O, okej. Kurwa, ale tu ludzi. Ja pierdolę, nie widziałem tego nawet. A teraz jeszcze jedna ważna rzecz. Czy ktoś pamięta, jaki rozstaw mają BF? Dobra, próbuję trzeci raz, a bombowce już kołują ze mną. Powtórz? Rozstaw skrzydeł, jaki mają te 109 BF-y. Ktoś pamięta? Aha. Tam chyba było 114 albo coś takiego? Nie, to by było za dużo tu. Wlatujesz nad lotnisko teraz? Tak, przed pas jeszcze, no jestem dwie mile, może mile przed lotniskiem. Dobra, to jestem za tobą. Flare bym ci puścił, ale nie mam. Okej. Okay. Ukradli. A, i to lusterko miałem jeszcze sprawdzić. A, to zwolnij trochę, to ten, to może jakąś formację zrobimy, czy coś? To zwalniam. Chyba jestem po swojej prawej połowie. Visual? Potwierdzam chyba, tak? Tak. Jego nie dam ten Springmana, tylko się rozpędził, widzę. Jak... Zwalniam już. I teraz mam 180 prędkość. 190 może. Kurwa, to radio mnie wkurwia, on mi cały czas powtarza hold position, Uzi 2. No.
przełączamy się na ten może, co? Na ogólną, na stówę, nie? Na radio B. Dobra. Razu ciszej. No. Miło i wesoło. Boję się, że zepsuję samolocik. Temperatura oleju generalnie nie powinna przekraczać stówki, nie? Z tego co pamiętam. Czy wody stówki. Oleju 90, wody stówki chyba. Coś takiego to było. Przecież tu nie ma wody. Czy tam radiatora, przepraszam. No. A, okej. No to zawsze woda, no, mówiłem. No, radiatora stówki, a oleju nie, tak gdzieś w okolicach 80 powinno być chyba, nie? Stówkę to już 90 to była chyba max taki, kurwa, przed rozpierdoleniem silnika, z tego co pamiętam. Ale nie jestem pewny, nie dam sobie ręki uciąć. Ja też, no też się nie znam. Ja to jeszcze, wiesz, z Iła cytuję, nie? Z tych wszystkich tutoriali i z tego co... Znaczy tutoriali, tych manuali i z tego co czytałem na temat Spitfire, ale nie wiem, czy to akurat ten model ma tak samo. Bo tam były starsze, nie? Tam była piątka chyba i siódemka. To wy jesteście z mojej lewej teraz? Ja minąłem kogoś z lewej, ale wydawało mi się, że to jest Paulek. Tak, to jest przede mną. Ja jestem po twojej prawej. Ty ulekko, nie? A przed tak, nami tak. Spring jest, tak? Tak, potwierdzam. Chyba działają. O, przynajmniej wiem, że karabiny mam odbezpieczone. Paulek? No? Czeka wszystkim, że jednak musimy wejść na tą lotniskową, bo kurwa, my tu w powietrzu, ale nie, coś się zjebało i nie mamy setki i nie słyszymy się. Jak to przekaż na setce, jak to się jest. Okej. Okay. Słuchajcie, wszyscy... Poczekaj na nas, zwolnij trochę. Przecież ja cały czas mam zwolnione. Zwalniam jeszcze bardziej zatem. Dobra, dwójka, wchodzę na prawo od ciebie. Dobra, powoli lecimy w stronę tych pierwszych bombowców, co wystartowały i tam powoli do nich dolatujemy, bo bombowce pewnie nadgonią i sobie zrobią formację. Skrzydło przyjął. Prawe przyjął. Fajnie.
Tam jesteście. Paulek po prawej. No właśnie was zacząłem szukać lusterkiem, ale nie mogłem was strzaić w lusterku. Po lewej przez ścieżką przeszedłem po prostu przy tobie dość blisko, to musiałem odbić. To co, Springy? Kieruj nas na lewą stronę bombowców, nie? Tak, już widzę, że one tam sobie lecą. Po lewej będziemy bardziej bezpieczni, bo to jak coś będzie leciało, to chyba od strony lądu to mi się wydaje, to z prawej, nie? no, tak mi się tak wydaje, że tam od prawej. Ciekawe, czy wróg też będzie oznaczony na czerwono. Tak. Ma być właśnie, po to są... Pitoty sobie powłączajcie, żeby on nie pozamarzał. Pitoty sobie mamy powłączać. Co mamy? Pitoty sobie powłączać, żeby nam nie pozamarzały. Okej. Okay. Dobre, a gdzie się to włącza? Po lewej stronie, obok tej pompy, nie? Co tam na początku przełączasz. Aha. Na dole te czarne, środkowy przełącz. Pitot heating, pod trymem. Dzięki. Rozumiem, że to po lewej te cztery samoloty to są jakieś myśliwce, bo to na dole to są bombowce, nie? Dobra, dawaj, Beskid, jak jest w powietrzu, ja jestem przy, za tą pierwszą dwójką, jak coś już są w powietrzu. To ta dwójka. Muszę tylko tą dwójkę nas znaleźć. No. No ale bliżej wody są, tak jak czy widzisz. Repeat please. Widzę tu pojedyncze samoloty krążące. Powtórz. Repeat please. Bawię się filmem Pit for Anglia, czy Division 303 chyba się nazywał ten film. A wiecie może kto te bajojajo puścił ostatnio na tym? Weter? Nie. Nic się ja wam też nie obiło uszy? Ja nie wiem, bo nawet nie słyszałem tego bajojajo. No ja też właśnie nie słyszałem. Znaczy ja nie leciałem na tej misji. Zwalniam. Nie, ja no byłem na misji, ale nie słyszałem właśnie, a... Dostosowuję się. Mi też to umknęło, ale też jakby nie śledziłem tego za bardzo. Chyba w śmigłowcu byłem, to my inaczej komunikację obserwujemy. No daj. Boost na czwórkę dałem na razie, ale chyba jeszcze będzie trzeba zwolnić. Chociaż nie, powinno być ok. Oni koło 200 lecą z tego co widzę, może troszkę mniej, 180. Ujściu rzeki. Przed ujściem rzeki. Czy wy już jesteście na górze? Ja jestem... wzdłuż rzeki. Dobra, to prawo na kilometrze jakieś w kupie. Na prawo od rzeki. Tak, potwierdzam. No ja się skupię formację z tobą zrobić. Kurwa, to zarąbiście to wygląda, podoba mi się. Muszę trochę wysokości złapać, bo mam nisko jestem. One tak będą nisko lecieć. Ta trójka to są myśliwce czy bombowców? Trójka na lewo od bombowców, góry jakieś 2000 wyżej, może 3 to są myśliwce, 3 Spitfire'y. Czwarty pewnie zaraz gdzieś doleci. Nakładamy się transmisję, no to ja jestem przy pierwszej trójce. Co się stało? Oni są mi temat, nie wiem jeszcze. Nakładacie się na trójkę razy gadaliście wszyscy. Aha. TV powtórz, bo ktoś zagłuszał. Jestem przy pierwszej trójce bombowców, która się formowała nad nisko nad ziemią, a druga widzę jest wysoko nad ziemią. Prawie w wysokość linii brzegowej. No to on mówi o nas, że my jesteśmy bombowcami. No właśnie, no nie. Ta trójka wysoko to trzy Spitfire'y. Lewe skrzydło. Okej, okay, no to poniżej na waszej drugiej są, jestem ja i te trzy bombowce na linii brzegowej. Tak, wiem, bo lecimy na ich lewym skrzydle. Bardzo pięknie. Zwalniam jeszcze bardziej, bo... No to część samolotów mamy, to czekamy jeszcze na resztę. Oh, say can you see... A nie, czekaj, to nie ten hymn.
God save the Queen. A na jakiej jesteście wysokości? Chyba przegiąłem z prędkością. Za bardzo zwolniłem. Koło 5000. 4-5 tysięcy. Copy. No pójdą w prawo teraz, nie? Wzdłuż linii. Powinni, no przynajmniej. Sorry za taką chujową, że tak powiem, prowadzenie niestabilne, ale dawno tym gównem nie... O, to ja teraz się zorientowałem. Ja jestem na 9000, dlatego was nie widziałem. Bo w końcu wziąłem jakiś, który leciał. Sorry, że my tak chujowo lecimy obok ciebie. Nie wiem, nawet się nie oglądałem jeszcze, ale spojrzę. A nie, jest spoko jest. Jesteście tak, żeby obserwować mój ogon, to dobrze jest. Ogon widzę. No i prawidłowo. No, ja widzę na lotniskiem, już chyba druga czwórka się zrobiła, albo to są nasi z dziennikarzami, nie jestem pewien. To są Spitfire z dziennikarzem. Kopi. Ja jestem już nad brzegiem, na pierwszą trójką. Patrzcie tego Mustanga tu po prawej. Zapierdala. I lewy skrzydło Spitfire jest gotowe, widzę tam koło 5 samolotów. Patrz, lewe skrzydło uformowane. Na 7000 się będę starał trzymać. Chyba, że oni zaczną się wznosić, to będę się wznosił razem z nimi. Co chyba właśnie uczyniają. Z tego co wykminiłem, koło 210-15. Skręcę na bombowce. Wznoszę się trochę wyżej, tak żeby być dwa przynajmniej powyżej nich. Także idę na 10 na tą chwilę. Bo oni wchodzą na 7. Pierwsza grupa jest koło 5000 już. Ale klimat trudny. Czwórka, Mustang. Jestem na 5000. Jest trochę stresu, ale wygląda jest. Na razie fajnie. Jest klimat, nie? Jest klimat, kurwa. To nie. To i zaraz będę fit wet. Prawe skrzydło, fit wet, gonimy was. Trochę zwalniam do ich prędkości.
pierwszą grupą. Bombowce nadal się wznoszą, więc ja też się będę wznosił. 1000 na minutę. Zobaczymy, jak co nam to da. Ale przez ranę w formacji lecisz tym, nie? Ja przynajmniej mam ciężko. Nie, zastanawiam się, czy to jest kwestia prędkości. Czy... Lewe skrzydło, okej, okay, prawe trochę podgońcie, bo za daleko jesteście. Prawe skrzydło jest z drugą grupą. Okej. Okay. Luźną formację, trzymajcie, żebyśmy się za chwilę nie podsykali, nie? Jakbyśmy musieli odchodzić. Ale ładnie to wygląda, trzeba przyznać. Ja przypuszczam, że ten, że lider ma źle wytrymowany samolot. Ja teraz nie dotykam w ogóle joysticka, chłopie. Co ty gadasz? No leci prosto praktycznie. No teraz zaczyna mi troszeczkę skręcać, no to go poprawię. Ja mam, panie, trim, to ja mam w paluszku akurat. Okej. Okay. Czyli ja chujowo tylko tu góra-dół trochę mi się buja, nie? Zwalniam jeszcze bardziej, bo ich zaczynamy przeganiać. Widzicie gdzieś eskortę tych bombowców, tą dwójkę? Nie widać, nie? Nie, nie widzę nie, nikogo. Nie widzę. Ja widzę tylko cztery znaczniki. Pod nami. Widzę 4 plus jeszcze jeden nie, za nimi. Ja widzę 4 jest. Bombowce plus jedna maszyna za nimi, ale kto to jest, to nie wiem. No to ja, ale gdzieś te 2 Spitfire'y jeszcze powinno. No może za nami są gdzieś. Może to. I wiecie, że macie 2 pistolety i 2 różne przyciski musicie mieć przypisane do niego? Ta, mam. Tak. Jeden mam na mały kaliber, drugi mam na duży kaliber. A czym się robi z tym TF screenshoty? Print screen. Sorry, że się odzywam. Print screen. Nie, to czy... Dobra, ale ty wiesz, okay. Ale co? Od wczoraj szkolenie na Spitfire. Musisz mieć moduł aparatu kupiony. 180, mają 2 mniej więcej prędkość te bombowce. To chyba trochę za późno. Prędkość bombowców około 182-3. Absurdo. 182 czego? No, węzłu, znaczy mil na godzinę, przepraszam. Mil, no. Dziś lecimy w milach. Tak. Today we fly in miles, but tomorrow we dine in hell. To miało być po polsku, w mililitrach. Ave Maria. Gracia plena Domi. Dobra, już nie krzyczę. Kitku mnie tutaj jebie, że głośny jestem. Niedobre kitku. No ale zwolniły te bombowce tej. Bez 160 teraz mają 5. Za tobą. Poniżej.
płyniemy naprzód. Wiecie co, ja chciałem sobie Iłka zapodać, ale ktoś mi powiedział, że to by był względem DCS-a krok w tył. No tak, 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 względem DCS-a zdecydowanie krok w tył. Tylko tutaj ktoś mógłby zrobić jakąś eskadrę właśnie drugowojennych samolotów. Ja bardzo chętnie bym takiej brał udział. Ja bym się chętnie zapisał. Znaczy, wiecie co, trzeba by było zrobić, oni tam latają gdzieś, ten Lukas 90 co przychodzi często do nas. Oni latają tak, tam. Tak, on latał, no bo on organizował organizował jakieś takie misje właśnie. Kurwów 1000, za chwilę zaczniemy robić eski koło nich, bo oni już mają 160 węzłów. No bo wznoszą się do góry i będą coraz wolniej, nie? Widzę, widzę. Chyba będzie trzeba flapy wyjebać tutaj. Ja to sobie szybko otworzę, posłucham ich. Ty, ale to jest w sumie dobry pomysł. Pup. O, ale ładnie brzmią. Ja w sumie zawsze latałem z otwartą szybką wiłku. Bo łatwiej było wykryć wroga, nie? Słyszałeś skąd nadlatuje. No no, bo słychać, nie? To są B20 Mitchell, nie? To Mitchell to B25, tak? Czy tam B25? A to tak, B20 to było co? B20 było? Ja się na tym w ogóle Liberator? Nie wiem. Liberator chyba, nie? To jest to, co znaleźli w Bałtyku ostatnimi czasy, tam 2 lata temu, czy rok temu. To Liberator był dwusilnikowy, czyli to by było to, nie? No. To B20, Liberator. Dwusilnikowa dzisiaj na konstrukcję ma i... W sumie tak. No chyba ciężko było, bo od tamtych czasów mógł być jednosilnikowy. No. Nie no, były 4, nie? Chyba, że jestem w błędzie. Nie no, były tararara, ta tararara. No i tam. Today, December 18, 1942, United States has been attacked by a cowardice. Ale ładnie. Ale to jest dobre. Nie. Yeah. Powiem wam, mam ochotę się zmienić. Jakieś tezy robisz? No tak, tak trochę, żeby się nie za bardzo oddalić. A mieć prędkość do wznoszenia. FS gear warning. Pytać też dałem radę, tylko co ono oznacza. Do not take off if light is on. Nice. Thank you very much. W sumie to ja nie wiem nawet. W sumie to oznacza, że zbliżamy się do prędkości lądowania i każe nam wyjebać podwozie. Chyba to. A, może być. No. To mnie uspokoiłeś. Auto normal position. Supercharge mode. Uwaga, bo skręciłem niechcący. Kurwa, ja mam telefon. Co masz? Co masz? Telefon. Nowy telefon, czerwona linia. Aha. Bezpośredni z lotniska. No to powodzenia w utrzymywaniu tego gówna w trymie. No, złamał szyk, trochę odszedł. Tak. Głupio by było strącić bombowce, zanim jeszcze dolecą do celu. To podobne są do Mitchell, tylko nie wiem, czy Mitchell nie miał dwóch tych. Ale Mitchell był podobny do Liberatora właśnie, nie? I Liberator do Mitchella, tylko on właśnie miał jeszcze... Mitchell miał chyba jeszcze z dołu wieżę, wiesz? Nie
pamiętam, ale wiesz co, po Michela widziałem, musiałem sobie popatrzeć, ale mam wrażenie, że Michel właśnie był mały, Liberator był trochę większy. Dobra panowie, się zgubiłem, co jest? Gdzie jestem? Właśnie. Nie widzę cię. Odbiłeś gdzieś chyba. Szukaj na niebie znaczników. Ciężko nie zauważyć. Dobra, mam dwa samoloty z przodu. Grupę... Tak, 15 kurwa chyba. Z tyłu. My jesteśmy najbliżej tych przodu tej dużej grupy. Po tam lewej stronie. I lata jakiś jeszcze jeden jebnięty dookoła wszystkich bombowców. Dobra, ja jestem na 4000. O kurwa, to ładnie ci zeszło. Z jaką prędkością, tak powiem, lecą te bombowce? No to wygląda na to, że to mniej niż 180. 165 w tej chwili. Na wznoszeniu. Okay. Ale już wysoko ciężcy są. Do ilu oni się chcą znieść tej? Dobra, mam 7000. My mamy tylko 19. 19 czego? Tysięcy. Mamy dobrze, bo jesteśmy od słońca, więc będziemy oślepiać. O, mogę zobaczyć swój paskudny ryj w lusterku. Dobra, to gdzie jest ta pierwsza jakaś przynęta? Tak trochę po prawej. Polecieć trochę do przodu. A jaki mamy kurs tak w ogóle? Znaczy 320 czy... No coś koło 300. Nie, dobra, trzymaj się. Mamy tak około 14 tysięcy, wyżej nie ma co iść, chyba. Jak sądzisz? Jak się czujesz? Nie, nie, chodzi o 15. Ale jakiś oni podam. Dobra, spróbuję na 15, chociaż mało tlenu już. O kurwa. Mam nadzieję, że mam otwarty tlen. Uwaga, grupa skręca. Dobra, ja na pozycji. Mi grupa prostuje. Kurwa, jakie manewry, ja piję. No, jak stado waszek. Ty, a jakiś tlen muszę na ryj zakładać? Słyszałem, że tu ktoś mówił o małej ilości tlenu. Jakiś zradro. Cie no, ale my na 8000 jesteśmy, a oni gdzieś na 16 coś mówią. No właśnie. Co się tam dzieje? Ja z otwartą kabiną leciałem, żeby mieć więcej tlenu. No i brawo, ty. Przełącznik do tlenu jest między tymi dwoma zagarami, gdzie ci się świeci up teraz. No no. To widziałem już wcześniej, ale czy jakąś maskę muszę... Co się tam dzieje? Lecą normalnie czy coś robią? Tak, od koronawirusa. Jest dwóch, no dwóch przed nami po prawej. To dwóch. Nie. Dwa samoloty przed nami po prawej. Mocno po prawej, od lądu. Nie widzę. Ok, prawie skrzydło, sprawdźcie to. Springi, ta żółta kontrolka to chyba od czegoś innego jest, mi się wydaje. Tak? Są gdzieś na naszej wysokości. Ona nie gaśnie. No nie, nie gaśnie, nie wiem od czego. Albo ona... nawet trochę wyżej.
Ale wchodzimy 2000 wyżej niż bez kit, miejsce. Dwa kontakty. Gdzieś na 300. Na 300. Coś leci na 12, tak jakby. Uwaga. Wysokość wody, tak jest. Dwa kontakty potwierdzono. Dobra, proponuję fenzin. Tak. Broń odbezpieczyć. Ja już mam na ziemię odbezpieczone. Bez kit widzisz ich? Tak, ja widzę. Odbezpieczona. Dobra, biorę tego z prawej, spróbuję tego z lewej. Grupa, uwaga, trzymajcie się blisko bombowców wreszcie. No właśnie nie, właśnie trzeba się trzymać powyżej nich. Ty prowadzisz, tobie wiara. Trust me, I'm a World War II pilot. Trochę wysokości wrócę do 15, bo spadłem. Przyspieszam. Boost na 8. Kurwa, teraz się wszyscy rozdzwonili, do chuja. Lewej prędkość 250. Widzę. Springman speed check. No 250 w tej chwili, ale zwalniam, bo chciałem dogonić te bombowce, tak żeby się z nimi zrównać. Wygląda na to, że oddalają się od nas. Chyba tak, dobra, nie gazujemy, schodzimy do 230. Może nas nie widzą. Ale trochę lecimy za nim, jakby się odwrócił. Dwalniam 220. Eskorta, jak już mamy co dolecą nad C, to trzymajcie się jakieś 5 mil nad od linii brzegowej, żeby was nie strzelali do was z ziemi. Flaki nie zdjęły. To oni ten P-47 polecieli ich zaangażować? No, tak polecieli ich sprawdzić. Jeśli odchodzą, to zostawili ich chyba, ale one czy tak są całkiem... Nie wiem, czy odchodzą. Ubezpieczają je, jakby zawróciły. One odchodzą cały czas, bo jak zwolnisz poniżej 220, to nagle ci znikają te trójkąciki, robi się kropeczka. Okej. Okay. Będzie Felglide, Felglide, Felglide. Ale dochodzimy ich powoli. Zwolniam trochę, żeby tych bombowców nie wyprzedzać za bardzo. Ile macie RPM-ów? 2,5. 2,5. Tylko boost mam 8,5. Ja mam boost na 3... Nie wiem, na 0 chyba, tak. Takie 25 mil do lotniska mamy. Tu dwójka, kolejne 4 cele na 12.
przecięcia tego. This is it, baby. Lewe skrzydło kopi. Dlaczego? Tu już jest sześciu przed nami. Oprócz tych dwóch. Kopi. Pierwsza dwójka się skupi na tych dwóch, co gonimy, a lewe skrzydło tych czterech. Do pomocy wychodzi na czoło przed bombowcem prawe skrzydło i oczekuje. Prawe skrzydło zostało przetrzebione. Jak? Jeden disconnect, jeden niemowiec. Chwilę ci wolno. W porządku. No fajnie, fajnie. Widzicie tych czterech? Ja ich nie jeszcze widzę. Nikt nie widzę. Ja też nie. Ale my mamy jakieś tak minutę opóźnienia. To ten jeden sprawny zostaje między bombowcami. Bombowce się wznoszą, czy ja się opadam? Bo już zgłupiałem. Ty opadasz. Okej. A, widzę ich. Wchodzą tych czterech tam od strony tych dwóch. No, widzę to. Zaraz dadzą jedną grupą całą. Beskid, skręcamy w prawo w linię brzegową. Spróbujemy ich trochę odciągnąć od bombów. Dobra, panowie. Za idziemy tobą. Na nich. Zoom and boom, jeżeli możecie. Jak macie któregoś na ogonie, to starajcie się obserwować ogon kolegi. Równaj na 50. Kopi, zostaje po twojej prawej. Wchodzimy wyżej. Przyspieszam do 250. Lewe, widzisz tych dwóch najbardziej wysuniętych? Widzę. Kopi. Angażować? Jeszcze nie, jeszcze nie. Jak do... Pójdą wchod na was. Przyjął. To zwalniam do 240. Pójdą wchod na nas, to będzie już za późno. Tych czterech za chwilę się obróci, będzie gnój. A my prawie nad lotnisko jakieś wjeżdżamy. Nie wiem, czy to uzbrojone, czy nie. 25 minut do lotniska zgłaszał, czyli może już do celu. No już widzę obronę naziemną na ziemi. Tamci chyba schodzą niżej. Może z ich prawo troszkę jeszcze. Break, break. Kolejne 4 kontakty w tej chwili na mojej godzinie pierwszej. Widzę ich, ale są nisko, więc na razie wam nie zagrażają, nie zwijam się tak wysoko. Nie, mam kontakty na w tej chwili 20 tysiącach? Nie, 12 tysiącach. Stop. Kopi, no to jak będą się zbliżać, to angażuj. Ja widzę tylko nad lotniskiem, nisko was nie widzę. I widzę nad lądem. Tak, nad lądem są. Jak spojrzysz, masz taką dużą górę ze śniegiem, to oni mniej więcej nad nią latają. Tak, no to na razie nie angażować. Nie lećcie bezpośrednio nad lotnisko, odbicie w lewo albo w prawo, żebyście nie byli bezpośrednio nad lotniskiem eskort. Czy odbijamy w lewo lewe skrzydło? Ach gdzie moje bombowce? Poniżej z lewej dochodzą nas. Widzę, o kurwa, tak pod nami tysiąc. Prawie. Ale będzie gnój zaraz. Tamtych czterech się trzyma. Dobra, Beskid, najwlatujemy tam, są daleko, kręcimy w prawy holding, lewy wróć holding i obserwujemy, co się dzieje, będziemy mieć lepszy widok. Na dole nad morzem jakieś dwa cele się pojawiły. Tak. Ktoś strzela. Są tam na... przed tymi dwoma, co żeśmy śledzili ich, nie? A to są... nie, nie ale są nad to... morzem są teraz.
To nie są w tym momencie na ziemi jakieś maszyny, tylko nisko stoją. Tutaj ci dwaj zawrócili, co żeśmy ich śledzili na początku. Dwóch poszło jak... Czy to nie nasz się jakoś wstrzeliwał? Nie. A te dwa cele podchodzą do lądowania chyba. Chyba tak mi się wydaje, bo lecę teraz w stronę lotniska. Jeszcze dwie grupy na drugiej wysoko. Tak. Teraz cztery dwuosobowe zespoły są na tym. Tu proponuję... Dobra, dziennikarze, nie podlatujcie już dalej do lądu. Ustawiają na hot patrz. Okej. Te dwa pierwsze, trzeci nadchodzi. Ale idą na bombowce, nie? Tak, potwierdzam. Cztery cele idą hot na bombowce, angażujemy lewe skrzydło. No to wio. Dobra, Beskid, jak zrobisz kółko, lecimy wzdłuż linii brzegowej w stronę tam bombowców, tylko nie zbliża się za bardzo nad lotnisko. Pomożemy, bo tu prawa strona leci ze sto. Cały czas za tobą. Zlali ich? Nie, idą. Biorę tego pierwszego. Kopi. Prawe skrzydło jak w wam idzie. Uważaj, jeden zachodzi z prawej. Aha. Biorę tego, co idzie na bombowce. Przeleciałem go. Odbijam. Kopi, wchodzę na niego. Na razie ogony czyste z tego co widzę. Dobra, Beskid, ty trochę wyżej. Przebił, angażuję go. Ja miałem 3000. Jedynka, zawracam, jadę z powrotem na niego. Na tego, na co jest w sumie na waszych ogonach w tej chwili. Oho, będą zoomować, bo wchodzą wysoko. One hit, ale jeszcze leci. Jestem po tobą. Szukam tego, co trafiłem. Wentuję. Nie wiem, czy dostał zbiorniki, czy w chłodnicę, ale wentuję jeden. Okej, okay, to co? Olewka go? Tak, bo drugi mi tutaj zaczyna wchodzić na kogoś. Chyba go broni. No ale ten co wentuje twardo idzie dalej na te bombowce. Czyli, a gdzie ty latasz? Jesteś na jego szóstej, potwierdź? Tak, jestem na szóstej trzech myśliwców. Właśnie angażuję czerwonego, który atakuje nasze cztery bombowce. Okej. I tam już tego co wentuje ktoś dobija. Jedynka, ta trójka przed nami. Po prawej chyba nasze, tak, przed nami jest jakaś dwójka, no ale tam jest ciasno. Idę na tego wyżej, bo tam widzę tego z dolnego ktoś. A górą bombowca naszej tam, rozumiem. Mesia wyrzucił zbiorniki, idzie na kogoś. Uważajcie, ktoś będzie miał Messerschmitta na ogonie za chwilę. Dałem, spadam. Wow. Dobra, druga grupa bombowców nadlatuje. Pierwsza już jest nad celem.
zoomują. Bomby poszły, widzę, pierwsze. Któryś ma na ogonie coś. Ktoś macie na ogonie, uważajcie, jakaś dwójka. Kto tam jest z tyłu? Ja już próbuję im go dojechać. Strzelam. Tu czwórka. Będę gonił. Bombowce są atakowane przez czerwonego. I chyba jeden już spada. Kopi. Beskid, lecimy tam na lotnisko. Sprawdźcie szóstą. Komuś wchodzi mesio na ogon. Ósem. Kordywiony samolot spada. Będę skakał. Black left. Strzela. Black left. Lewe skrzydło jesteś cicho, najbardziej wysunięci. Jest tam chyba z trzech, na dwóch, na czterech. Nie wiem, gdzie jest. Ciężko określić. Prawe skrzydło, co robicie? Dante chyba, nie? Mówił. Ale tak, cześć, ja. Dante wcześniej, ale teraz akurat na moich oczach, nie umiałem go ale dojść. Ale to mnie dobili chyba tylko, bo ja wyskoczyłem teraz, wiesz, bo odchodziłem na zgaszonym silniku z wysokości, odchodziłem od lotniska. Jak najdalej. Wyszybowałem. Kurwa, jaki agresor, wali do następnego, dostał. Dobra, Beski, musimy zawrócić, tu jest ich nas więcej, a na ogonie jest nas za mało. Wracamy. Potrzebuję tu wsparcia. A ty... Ja mam tylko już małe działko. Gonisz kogoś czy co? Tak. Teraz schodzisz w dół? Potwierdzam, kopcisz to... się z niego. Nie widzę, żeby się kopciło, ale widzę, jak tam ci ktoś goni. Ja gonię tego, nie? Co dolatuje do was. Nad nisko nad wodą jesteście, tak? Na czterech. Zaćmiło mnie. O, idziesz w wodę, uważaj. A, spadłem. Musiałem urwać skrzydło. I zdziec. Ja tam wchodzę. Kto jest tylko na ziemią? Masz jakieś bombę? Masz myśliwiec? Na plecach. Nad ziemią czy nad wodą? Nad wodą. Beskid. Zawracamy. Nisko nad wodą. Dwóch na jednego. Springman przyjąłbym pomoc. Lecimy na tych nisko nad wodą. Kurwa, skończył mi się karabin akurat. A miałbym dojechać mesia. Springman, jestem out, skończył mi się karabin. Jednego zwentowałem, wow. Chyba wraca. Kto to jest? Spróbuj tego po lewej, co ucieka na to lotnisko. Przemij bezki tego po prawej, co tam jest nad wodą. Dołem ktoś przeszedł właśnie. Ten? To nasz? Może być nasz. To was 132. Chyba. No to... Jest, zniszczyłem jednego. Jeden się przestraszył mnie, że usiadłem na ogon i wyskoczył. On był zwentowany już, wiesz? On dostał tam ode mnie z działka, ale mi się skończyło, żeby go dojechać. A, kopi.
Chili powyżej na wprost grup. Tylko spada chroniarza widzę. Rannego, coś ucieknie i spróbuję go dobić, żeby już nie zagrażał. Wracam, ten jest za wysoko, nie dogonię go, ale myślę, że mu zaraz się palił skończy. Widzicie bombowce? Które? Widzę strzały na... Na północ, bardziej od lotniska. Prasa, zgłoś się. Ja latam cały czas w okolicach lotniska, znaczy nad wodą, a tak powiedzmy bardziej na południe od lotniska. Dobi, pierwsza grupa bombowców wraca, więc wracaj z nimi już nad lotnisko. Oni lecą nad lądem. Uważaj, tam był jeden wrogi myśliwiec. Copy. Potwierdzam, wrogi myśliwiec leci w formacji z bombowcami na południowy wschód. 9 galonów mi zostało. Czwórka, próbuję go przechwycić, tylko jest trochę wyżej ode mnie, więc nie wiem, czy mi się uda. Copy. Widzicie jeszcze coś tutaj? Jakiś wrogów nad lotniskiem? Jest jeden, nie, jest dwóch za lotniskiem, w stronę gór, wyżej. Interesuje mnie druga grupa bombowców, jak ona już zrobiła swoje, no to będzie Mertubi. Szóstka jest Mertubi. Szóstka jest Mertubi. Gdzie jesteś? Ta druga grupa bombowców wraca, ta pierwsza grupa już jest nad Goodoutem. Copy, R2B, jeżeli możecie, zwracam w kierunku bazy. Co to jest taka grupa czterech samolotów, tak równo lecą ze sobą? Pewnie bombowca, bo obok nich jest wróg. On jest nich tam? Potwierdzam, wróg obok bombowców. Ale powyżej nich? Dokładnie. Na 17 tysiącach. Tutaj nad lotniskiem jeden jest merdżów z kimś, spróbuję ci pomóc. To chyba ja. Dobra, masz go nad sobą. I wchodzę mu na ogon. Też proszę ogon, uważaj. Faktycznie mam ogon, ja pierdolę, skąd się rozumiem? Kręć w prawo, jestem na ogonie mu. Dostałem. Próbuję, ale ciężko mi idzie. Wali do mnie, obywałem, ale jeszcze... Kręć w prawo, ja już go chyba zawracam. Dwójka oberwałem. Wolecie, ten samotny wilk nad naszymi bombowcami zawrócił właśnie na kogoś? Chyba umarłem, chyba tracę przytomność. Dobra, zawracam. Cześć, dobranoc, giniemy. No, no, już.
śmieszne. Czy on wyskoczył z tego samolotu? Tak, rozbił się. Ale z jakiegoś powodu kiel nie jest mój. Ale dostałem. Fuck! RIP. Brawo, brawo. Co brawo? A zniknął ten przed tobą. Ten wróg? No. A czy wiesz co, to był ten co odbił tutaj od bombowców, a jemu się chyba coś zepsuło, bo nagle odbił i poszedł w dół za chwilę. No bo to jest ten co ode mnie dostał i on później leciał dalej. Aha, bo ja dwóch mam, bo mi dwóch pokazało I killed. Ale to nie, akurat nie tego, nie? Bo tego widziałem tylko... Dobra, nasze bombowce są bezpieczne. Czy mam zawracać i kogoś jeszcze osłaniać? Obawiam się, że nikt żywy już tam nie pozostał. Kopi, to robię RTB. Znaczy to jest tak, że druga grupa bombowców jest nad górami, powiedzmy, a pierwsza jest nad morzem, z przodu dużo? Potwierdzam. Ze stanowiska Mission Commander, potwierdzam. Okej. Okay. A eskorta już doleciła do lotniska. Do naszego? Ich eskorta, która była ustawiona. Lepiej późno niż wcale. Ty, jak myślisz? Galon mi wystarczy, żeby dolecieć do lotniska? Tylko galon ci został? Najwyraźniej na to wygląda, bo jak klikam test, to w tym momencie mam troszeczkę powyżej zera. Znaczy, zmniejsz RPM na 1100. Przygotowujesz mnie do szybowania? Nie, no wiesz, tryb... jak to się nazywa? Oszczędnościowe. Gdzie ty jesteś? O kurwa, panie. Dobra, niech cię niosą skrzydła anioła. Czy mam wchodzić wyżej? Wyznaj swoje grzechy, staraj synu. Się. Pogódź się z Bogiem. Ach, witaj, Zbawco. Piekła i szatana. Sukumi Barbuszare masz neutralne lotnisko. Gdzie? I Gudautę mijasz, też jest neutralna po lewej stronie twojej. To mogę lądować? Na razie leć, do Sukumi powinieneś dolecieć. Masz ile dokładnie? Zero paliwa. Zaraz mi zdechnie silnik. O, właśnie mi umarł. RIP. No to zawracaj w lewo na Gudautę. Propeller 0, trotle 0. I szybujemy. Tu dowódca lewego skrzydła. Informacyjnie. Ląduję na lotnisku Gudauta, bo mi się skończyło paliwo. Czwórka przyjął. Ach, witaj, Zbawco. I was cat in the middle of a wheel truck. And a ramp. And I knew there was no turning back. Mam doświadczenie w szybowaniu.
Kogo ja oszukuję? Ale cichy nagle się zrobił ten samolot. A, otworzyłeś, żeby mieć szybciej wyskoczyć? Nie, żeby lepiej słyszeć wiatr wiewający moje tutaj skrzydła. Nie lubi, jak mu śmierć puka w szybkę. Dokładnie. Och, witaj, zbawco. Gdzie jest lotnisko? Pode mną. Ale okay. Chyba drużynowo i tak jesteśmy lepsi. Jesteśmy najlepsi. Od innych skrzydeł. Jesteśmy najlepsi. Jesteśmy najlepsi. Nie wiem, jeden został tylko. A Beskid chyba ze Steven wracają, nie? Ale zestrzelili coś? Zestrzelili coś? Ale ze strzelania Springman ma dwa, ja jedno. Ciebie nie widziałem. Nie, ja nie. Trafiłem, ale on dalej, wiesz, ładował tam do wszystkich. Ja nie widziałem, żeby mi się jakoś rozpadł, nie, ale pokazuje, że zaliczył i tam mi napisał, że jakiś tam Messerschmitt jest postrącony. Ale tam teraz przeskakiwałem F2, to te, co wylądowały Messerschmitty, to takie były przetrzewione mocno. Leci jeszcze tylko Kissy na Mustangu i Springman. Łoku nie ma. No i został ten Mewe, ale on leci tym nieuzbrojonym, nie? Mhm. To chyba się wszystkim pokończyło paliwo, ktoś jest na lotnisku. No nigdy nie wiem, jak to spalanie obliczyć w tym jebanym samolocie. I Beskid, a to tego to i ja nie wiem. Stevie i Beskid na lotnisku. Ciekawe jak. By się pojawili z powrotem pewnie. Że spomnili się? Pewnie tak, no bo raczej oni chyba spadli z tego co pamiętam. No to chuj, i tak tylko nasze skrzydło się, no i Kissy, nie wiem z którego Kissy jest. Teraz muszę to tak wymierzyć, żeby trafić. Ja ci proponuję jeszcze ze dwie spirale takie. No. Robnąć. Rat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 
Tygrysa bierz na cel i rąb. Dostanę odznakę asa przez tworzy. To Stevie pewnie będzie dzielił. Z tym asset packiem do Normandii B17, jakiś taki większy... Ja mam to wszystko. Ja mam też, nie? Zajebiście. Też tak powiem, no. Na Normandii taka misja powinna być, tam no. Jest klimat fajny. No, Cliffy Dover. Kiedyś ktoś fajną misję zrobił player versus player, tam weszliśmy Messerschmitty na Spitfire'y, na Mustangi. Pamiętam, że straszną rzeźnię Spitfire'y zrobiły. Hi. Ale potem poczytałem sobie właśnie... Gdzie jest Kisi? A teraz tak patrzę, że jakby ktokolwiek zrobił, wiesz, jakąkolwiek eskadrę taką, no tylko żeby tam, leci. Wiesz, trochę wyrozumiałości było, to chętnie bym sobie polatał. Tak! No. Tu... Mi się wydaje, jakiś... że na gildii nie ma szans na taką eskadrę. To nie wiem. Przecież zobacz, nawet tak jak tu we trzech jesteśmy i nam się podoba, to już takie skrzydło można gdzieś tam złożyć, tak? Ja nie wyrywam się do tworzenia tego, bo nie umiem jeszcze, wiesz, ani tych, nie znam filozofii tego do końca, ten, ale sama fabuła jakby, sam wątek fabularny, nie? To co mówiłeś, jak w tych hangarach żeśmy odpalali, wykołowałem po prawej ty, nie? Czekamy na Stringmana, jeszcze te asysta właśnie przy jakimś odpalaniu, same takie gadki już są fajne przy tych drugowojennych, nie? Bo tam jakieś osiemnastki, tomkaty czy szesnastki, to tam cholera jakiegoś klikania jest zegarków.
No dobra, chyba już trzeba mierzyć w lotnisko. Ja chyba jeden błąd popełniłem, bo też jakby czytałem w instrukcji gdzieś tam na końcu przy odpalaniu, żeby ten właśnie tlen sobie włączyć. I mam wrażenie, że jak dolecieliśmy na cel, to mi się właśnie tlen skończył. Ja nie miałem włączonego w ogóle tlenu. No i bo nie potrzebowałeś go, podejrzewam, nie? A ja nie potrzebowałem go, a potem tam dość wysoko mi się zaczął obraz rozdwajać, tak niefajnie. Aha. To tak jak w JF-ie się robi, jak nie włączysz tlenu wysoko, to też takie się rozpływa obraz. Ja w którymś momencie zgłosiłem wam właśnie, że widzę cztery flighty takie po dwa samoloty jakby, nie? No, no, no. A potem tak patrzę, w zasadzie was też widzę podwójnie. No, dawaj Springman. To ja będę musiał. To chyba będzie ostatni moment. No. Nie ma powtórki, pamiętaj. No to wygląda. O drugim kręgu zapomnij. Kołach nie zapomnij za to. Wiem, ale wyrzucę je w ostatnim momencie. Nie. Same nie. Klapy pewnie, albo klap w ogóle nie wyrzucę. Tygrysa bierz na cel i rąb. Pas jest długi. Może się udo. Zawsze są dwa uda. Albo się udo, albo się nie udo. Kurwa, 1000. Zaczynam się denerwować. 140, trochę dużo. Chyba dzisiaj drugie udo coś czuję, bo tak. Nie, już nie, ale widać płot. Ale to się trawersuje, a traci chyba wysokość, na ile widzę. No, chyba za szybko, dynamicznie, no. Za szybko, za dobrze, szybko że nas nie słyszy, nie, bo... Tu się słyszy. A trymer, koła, ja bym proponował koła wyjebać. Już wychodzą. To już ten moment. Koła wychodzą. Ale patrz. No, we gotta gear down, we gotta gear down. Ja, patrz. Znacz rękę mistrza. A kurwa, jak w szkole, chłopie. Patrz. Pyk. No, pana. And we are on the ground. Lider lewego skrzydła, on the ground, good outa. Thank you very much for flying with Springman Air. A wiesz dlaczego tak długo mogłem szybować, nie? Co? Jeszcze raz? Wiesz dlaczego tak długo mogłem szybować? Dlaczego? Bo sobie propeller od razu zdjąłem na zero. No i ten, niosło cię trochę. Tak, a on wtedy ma najmniejszy opór powietrza na tym, na śmigle, nie? I możesz sobie tak lecieć. Trąci Springman, mistrzowskie lądowanie. A dziękuję bardzo, dziękuję. Lata wiłka. Lata wiłka dało sobie znać. Wszystko się nagrało. U mnie też. A co, paliwo ci się zapsuło? Paliwo mi się skończyło, no. Ja nigdy nie umiem przeliczyć tego, jak on szybko spala. Jak stwierdziłem, że jak mam jeszcze 9 tych, jak odchodziłem do lotniska, to myślałem, że dolecę, ale nie, to już było za mało. Tak stawiam, że z 18 by musiał mieć, żeby mógł dolecieć. Czyli Stevie, co, dwa asy tylko wróciły na ziemię w całości? No, fotoreporterzy, no. Znaczy jeszcze nie wrócili. Znaczy nie, Springman wrócił. No i jeszcze Miły i Kissy leci. Kissy jeszcze, nie? Ale z myśliwców, nie? Kissy tylko tak, został. No. No bo tam ci lekarze się nie liczą. No to dwa, tak. Ale tam jeden chyba tylko został wrogi,